No. Ogólnie z takich też świeższych wieści, no to dowiedziałem się, że niedługo, czyli dokładnie w marcu ma wyjść Crash Bandicoot 4 na PlayStation 5, ma również pojawić się wersja na Switcha i w niedalekiej przyszłości została potwierdzona wersja na peceta, tak więc ci, co chcieli dostać Crasha 4 na peceta, no to myślę, że się ucieszycie z tego powodu, ponieważ niedługo Crash Bandicoot 4 zagości na komputerach osobistych. No ale najpierw na Switchu i na PS5, no bo to jest taka, to jest taki główny rarytas. Choć jestem bardzo ciekaw wersji na Switcha, bo jak wszyscy wiemy, no Switch nie jest może jakąś wybitnie mocną konsolą. To znaczy, zapewne jest, ale jeżeli chodzi o grafikę, no to tutaj pewnie będą jakieś małe deficyty graficzne, bo jednak przypominam, jak wyglądał Crash Team Racing w momencie, kiedy wyszedł na Switcha i wyglądał on dosyć, no nie powiem, ciekawie. To znaczy, graficznie wyglądał troszeczkę gorzej, ale to tylko tam, wiecie, były takie małe detale, jak na przykład trochę ciemniejsze kolory, czy na przykład troszeczkę, no troszeczkę gorsze modele. Troszeczkę, ale tylko tak troszeczkę, tak ociupinkę. Dobra, przechodzimy do rundy bonusowej teraz. A w rundzie bonusowej oczywiście mamy maskę Kapunała, która powinna nam ułatwić sprawę i powinna sprawić, że jednak tę rundę bonusową całkiem szybko przejdziemy. I nie powiem, że na to liczę, ale wydaje mi się, że mimo co tak to się mniej więcej skończy. Zresztą tą rundę bonusową, żeby was nie kłamać, przeszedłem za piątym razem, ponieważ nie potrafiłem tutaj właśnie tych skrzynek zsynchronizować, po których teraz skaczę, przez co jak doskakiwałem tutaj, no to te skrzynki stalowe blokowały mi dostęp do życia, które no jest jednak kluczowe, dlatego że kiedy zniszczymy skrzynkę, no to ona wiadomo się do totalu zaliczy. A jednak no teraz mi się udało za piątym razem, więc jestem z tego powodu dumny. Aczkolwiek jak widzicie skończyło się mimo co to fiaskiem, ponieważ pod koniec zostałem zaatakowany przez krę lodową. Albo przez lodowy stalaktyt. W sumie nie wiem jak to się nazywa. Ja to mówię na to kra lodowa, czasami mówię na to stalaktyt, więc powiedzmy, że niech będzie to lodowy stalaktyt. Tak jak ja to nazwałem. No, powiem wam szczerze, że jeżeli skupimy się teraz mocno na gierce i naprawdę przysiądziemy dosyć mocno, a przynajmniej ja przysiądę, no to myślę, że w tym lutym jestem w stanie zamknąć Crasha 4 i skupić się faktycznie już na nowych gierkach, ponieważ dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, komentarz do tego całego odcinka, to jest to 10 lutego, kiedy ja to nagrywam. Wy ten odcinek prawdopodobnie ujrzycie, może nawet i w przyszłym tygodniu zobaczymy. Aczkolwiek muszę tutaj się pochwalić tym, że jutro jest premiera Little Nightmares 2. I wiecie, co to oznacza, że wychodzi Little Nightmares 2? No chyba nie muszę mówić, co to oznacza. To oznacza, że będzie premierowy Let's Play. A wszyscy wiemy, co to oznacza. Będzie zabawa, będzie się działo i znowu nocy będzie mało. Dobra, odbija mi, zdaję sobie z tego sprawę. Ale no, chciałem to po prostu jakby podkreślić, byście wiedzieli, o co chodzi. Żebyście wiedzieli, co jest tak zwane 5. No. I mamy w tle tutaj fajne komputerki, które pokazują mordę Cortexa. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że Cortex przez to chce, wiecie, zainsynuować, że jest on nie wiadomo jak groźny, ale tak naprawdę on ma tyle wspólnego z bycia groźnym, co nie wiem. I właśnie to jest najgorsze, że ja chcę, powiedzmy, coś takiego dosyć śmiesznego i w miarę inteligentnego powiedzieć i później właśnie zapominam o tym i to troszeczkę wygląda tak, jakbym coś zaczął i nie dokończył zdania. No ale trudno się mówi, niestety na to jakiegoś super wielkiego wpływu nie mogę mieć. Oczywiście zabrakło mi tutaj standardowo dwóch skrzynek, aczkolwiek ten poziom będę sobie niedługo nadrabiał poza anteną. W sumie to nawet dzisiaj do niego przysiądę, więc spoko luzik. I tak już trochę poziomów udało mi się nadrobić, więc czemu by nie? A mam czas i chcę z niego skorzystać, więc dla mnie to nie jest żaden problem, żeby nadrobić sobie ten oto poziom. Czyli dokładnie zimną krew. Albo Cold Blood. Polarny Raid. To będzie jeden z przedostatnich poziomów.
Nie, w sumie tak, przedostatni poziom to będzie. Bo następny to będzie ostatni, a potem będzie walka z bossem, ale walką z bossem zajmę się dopiero później, już nawet nie w sekcji post komentary, tylko w sekcji live komentary, bo sobie później przypomniałem, kiedy robiłem erę przed Crashem Bandicootem, że jednak był tutaj boss i w sumie tak trochę tego bossa ominąłem. No ale cóż, zdarza się nawet i najlepszym. Chociaż ja nigdy nie uważałem siebie za jakiegoś najlepszego, ale wiecie, to takie jest przysłowie, nie? Takie powiedzonko. Oczywiście nie muszę komentować tego, że to była beznadziejna śmierć, aczkolwiek moc edytowania sprawiła, że nic mi się nie stało. No w zasadzie stało się, bo mam jedno mniej życia, aczkolwiek no wyszedłem z tego bez jakiegokolwiek szwanku. Więc z tego co widzę jest wszystko pod kontrolą, jest wszystko dobrze i mam nadzieję, że tak też i zostanie. Może dzisiaj, jak przy dobrych wiatrach będę miał dobry humor czy coś, to może dzisiaj sobie jeszcze jakiegoś streama na Crowzeibatsu walnę, bo ostatnio dosyć sporo streamów robię na Crowzeibatsu, więc dla osób, które są ciekawe mojego dodatkowego kontentu lub streamowania więcej niż 2 dni w tygodniu, no to zapraszam serdecznie kanał Crowzeibatsu i powinniście sobie tam obczaić co i jak. Jak i gdzie. I kurde, powiem wam szczerze, że już dobijamy do 10 minuty odcinka. W sumie dobra, może jeszcze nie do 10 minuty odcinka, bo obecnie na Audacity, jak patrzę, jest 9 minuta i 20 sekund i mi się powoli zaczynają kończyć tematy. I ja wiem, co to oznacza dla osoby, która powiedzmy pierwszy raz ogląda mój film lub któryś raz z rzędu, to ma teraz pretekst do wyłączenia wideo. Aczkolwiek dajcie mi jakby jeszcze szansę, żebym mógł się wykazać, bo prawda jest taka, że w momencie, kiedy kończą się te ciekawostki, to człowiekowi się nie chce kolejny raz z rzędu komentować tego, jaki ten poziom jest wspaniały graficznie, w ogóle jaki fajny soundtrack jest, jaki w ogóle fajny filtr dodali, no bo to, co ja tutaj mówię, to raczej już wszyscy zdążyliście zauważyć, usłyszeć i posłuchać przynajmniej z 5000 razy, że hej, bardzo mi się podoba filtr w tym wymiarze, czyli po prostu mamy filtr komiksowy, że jakby ta cała gra, w sensie ten cały wymiar, to tak trochę wygląda, jakbyśmy uczestniczyli w jakimś komiksie, a nie w jakimś normalnym poziomie, co nie? Bo jednak mamy tutaj te wszystkie boom, wham, wow i tak dalej, albo bang, bang, sami widzicie. Sami widzicie, o co chodzi. I tak, jak dobrze zauważyliście, mam teraz 5 straconych żyć. To jest dlatego, że z tą sekwencją miałem ogromny problem. Bardzo tej sekwencji nie lubię. Mogę powiedzieć, że to jest sekwencja, której dosyć nienawidzę. W głównej mierze przez to, że mamy tutaj właśnie popękany most, a ja nigdy nie byłem fanem popękanego mostu i też nie byłem zbytnio fanem tych poziomów w Crashu 1, chociaż miałem do nich później jakiś taki lekki sentyment, ale to w głównej mierze przez grafikę, jak i przez soundtrack. Ale tak, to jeżeli chodzi o bycie fanem, to ja niezbyt przepadałem za tymi poziomami, bo one za dzieciaka sprawiały mi ogromny problem. Nie wiem, czy jestem jedyny, ale wiem, że niektórym sprawiały one ogromny problem. Aczkolwiek nie wszystkim. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszystkim, ponieważ to, że mi coś sprawiało problem, nie oznacza, że wszystkim musiało sprawiać problem. Ale często jest tak, że na przykład jak mi coś sprawiało problem, to później dostawałem komentarze, ewentualnie jak z kimś pisałem, to ktoś mi pisał, że z czymś też miał taki problem. W sensie z czymś podobnym też miał problem. No i ta sekwencja to jest chyba już przez nas wszystkich znana, że tu będziemy mieli właśnie 100 skrzynek nitro i na samym końcu, a raczej na samej górze będziemy mieli rundę bonusową, a po rundzie bonusowej będziemy mieli rajd za doktorem Neo Cortex. I tak jak tytuł mówił, będzie to polarny rajd, czyli będziemy mogli osiąść naszego miśka polarnego, czyli Polara, i zabrać się za pościg za tym zakolakowym naukowcem. Ponieważ no, to nie jest chyba żadna tajemnica, że Cortex ma zakola. I nie mówię tutaj, żeby, nie wiem, nawiązać do mojego serdecznego kolegi i przyjaciela MateoGaming.pl, zwanego jako TV Zakolnikow albo Zakolnikow TV. Tylko mówię tu bardziej w kontekście takim, że kurde, no fryzura Cortexa to są kurwa zakola, no nie ukrywajmy tego, to są zakola, to są zakolaki, on jest zakolakiem i to jest, taka jest prawda. To jest zakolak, któremu włosy w ogóle wypaść nie chcą, taka jest też prawda. W sumie gdyby Cortex się kompletnie na łyso walił, to wydaje mi się, że wyglądałby o wiele lepiej niż ta obecna jego fryzura, bo
No tak jak to jeden z moich dobrych ziomków powiedział, wygląda on jak menel dosłownie. On wygląda jak taki super zajebiście zaniedbany menel. Ale nie mnie to oceniać. Jeżeli on tak lubi, to proszę bardzo, niech się tak ten. To ja nie jestem jego mamą, żeby mu tutaj mówić, jak on ma się ubierać, jak ma żyć i tak dalej. Chociaż bądźmy sobie szczerzy, ja bym nie chciał być jego matką, tym bardziej ojcem. No bo to trochę byłby wstyd mieć takiego syna, który w zasadzie zachowuje się, jakby był co najmniej psychicznie chory. Jeszcze zrozumiałbym, gdyby to był jakiś powód, że Cortex chce zawładnąć na światem, bo nie wiem, na przykład chce, nie wiem, podbić jakieś banki. Wiecie o co mi chodzi. Najlepszym przykładem tego będzie seria GTA, jak na przykład mamy, kurde, Tomiego Versettiego. No tutaj skupię się na GTA Vice City. Tommy Versetti na przykład jest postacią, która jest głównym bohaterem, ale nie jest on protagonistą, tylko swego rodzaju jest antagonistą. I walczy on z innymi antagonistami. Dlaczego walczy z innymi antagonistami? Ponieważ jednak ma tam zatarki z mafią i innymi tego typu gangami, więc musi jakby wybić resztę złodziejaszków, by zdobyć szacun na dzielni i władać, powiedzmy, Miami. I Cortex na przykład według mnie mógłby mieć na przykład lepsze plany, gdyby na przykład chciał, nie wiem, podbić jakiś kraj i na przykład okraść bank jakiś, żeby, nie wiem, żyć. Bo co mu da jakby pokonanie Crasha? Prawda jest taka, że nawet, że on stworzycielem Crasha jest, no bo jest jednak jego ojcem, bo go stworzył, to jednak z drugiej strony, nawet jakby pokonał Crasha, no to podejrzewam, że na miejsce Crasha pojawiłby się inny taki Crash, który by jeszcze bardziej mu krwi napsuł, więc nie rozumiem jakby trochę jego logiki. I tak, ja jakby po latach zaczynam jakby dostrzegać, że jego plan, biznes plan w zasadzie jest bardzo mocno pogmatwany, ale to już nie należy do mojego jakby oceniania, bo ja mogę sobie to skomentować, ale ktoś może równie dobrze nie przyznać mi w tym wypadku racji. I nie musicie przyznawać racji, bo ja mam takie zdanie, a nie inne i taka jest prawda. Nie muszę mieć podobnego zdania jak każdy, czyż nie? No i poziom mamy ukończony. W sumie zebraliśmy wszystko poza klejnocikami ukrytymi oraz klejnocikiem za maksymalnie 3 śmierci, tak więc to będzie poziom, w którym ja sobie wrócę i ogarnę w miarę na bieżąco sobie to poogarniam i myślę, że będzie całkiem w porzo. No i ostatni poziom należy do Tawny Bandicoot, którą właśnie teraz będziemy grali po raz ostatni, prosto z mostu. To jest ostatni poziom, jeżeli chodzi o wymiar 11 i szczerze powiedziawszy, nie licząc następnego wymiaru, to zostają nam już tylko 3 wymiary do ukończenia całej gry na 100%. Tam oczywiście w międzyczasie jeszcze relikty będę robił, więc teraz nie wiem, czy mówiłem to poprzednim razem, albo w późniejszym odcinku, jaki zobaczycie, jak już będzie normalnie sekcja live komentary, ale w sekcji post komentary myślę, że tutaj to nadmienię. Nie wiem, czy mówiłem coś na ten temat, ale jeżeli nie mówiłem, to tutaj jest pretekst, żebym powiedział co nieco na ten temat. Więc jeżeli nie uda mi się do końca lutego, ewentualnie początku marca zrobić 106%, i na przykład okaże się, że relikty będą sprawiały mi naprawdę ogromny problem, na tyle ogromny, że będę miał ochotę się poddać, to po prostu zrobimy tak, że na razie wam pokażę 100% zakończenie, a zakończenie na 106% pokazałbym wam na przykład przed wakacjami albo w trakcie wakacji, albo w momencie, kiedy naprawdę przyjdzie moment, żeby pokazać te 106%. Może nawet to minąć po tym rok. Ale nie chcę robić czegoś takiego, jak było z Crashem Bashem, gdzie praktycznie na ostatni wielki, finałowy odcinek musieliście aż 3 lata czekać. Bo, wiecie, z jednej strony to może jest i fajne, bo po 3 latach dostaliście taki fajny według mnie odcinek, gdzie mogłem pokazać co nieco i zrobiłem te 200%, ale z drugiej strony uważam, że jednak też za długo czekaliście i wolę wam jakby tego oszczędzić. Wiadomo, fajne jest to, jak ktoś, powiedzmy, robi swoim trochę ślimaczym tempie, ale zrobi to rasa porządnie, ale z drugiej strony nie widzę sensu, żebyście aż tak długo czekali na to. Tym bardziej, że w międzyczasie będę chciał wypuścić ten materiał o Crashu Bandicoot 99X i potem no czekać już na Crasha Bandicoot Mobile i może coś z niego zrobić, a jak nie zrobić, no to po prostu zrobić sobie przerwę i potem się za
Crasha Bandicoot Mobile wziąć. Bo raczej już żadnego Crasha nie będę robił na kanał innego. Myślę, że to co już zrobiłem, to zrobiłem wystarczająco. Miałem w planach zrobić Crasha Bandicoot Entrance, ale nie wiem co z tego będzie. Może kiedyś. Nie mówię, że teraz, ale może kiedyś. Naprawdę, jeżeli będę miał taką ochotę, to zletsplayuję kiedyś tego Crasha Bandicoot Entrance i pokażę co nieco, co chciałem wam wtedy zaprezentować. Ale na chwilę obecną mogę śmiało powiedzieć, że Crash Bandicoot 4 jest ostatnim letsplayem, nie licząc Crasha Bandicoot Mobile, to jest ostatni letsplay, jeżeli chodzi o nowe Crashe, ponieważ teraz skupiamy się tylko i wyłącznie na nowych Crashach. Już nie bawimy się w żadne remake'i, żadne kurde remastery, żadne kurde V2, V3, V5, V10. Teraz skupiamy się tylko i wyłącznie na nowych grach z Yamrajem. Jeżeli chodzi o stare gry, to może wyjątkowo lub ewentualnie będę ogrywał te gry na live'ach, ale to nie mówię, że będzie teraz, może kiedyś. Bo ja obecnie, tak jak już wspominałem wam jakiś czas temu, jestem osobą, która obecnie, mimo że jest ogromnym fanem serii Crasha Bandicoota, to jednak na chwilę obecną żyga Yamrajem. Do takiego stopnia, że patrząc na Yamraja już nie mam takiego efektu, że o ja pierdzielę, ale ja się podniecam, tylko bardziej podchodzę na zasadzie trochę takiej obojętności, co ma być to będzie, ewentualnie z takiego troszeczkę poczucia obowiązku, że jednak no fajnie byłoby to wszystko zrobić teraz, niż później, nie wiem, ociągać się z tym. Na początku oczywiście jak wyszedł Crash 4, to miałem ogromną podnietę, naprawdę przez bardzo długi czas miałem takie podejście, że ja pierdolę, ale to zajebista gierka i wciąż uważam, że to jest zajebista gierka. Niestety z podejściem obecnie takim, że mam chwilowo dosyć Yamraja ogólnie. Czy to Crasha 4, czy ogólnie całej serii. Mam po prostu dosyć tej serii. I chcę od niej oczywiście odpocząć. Ale też wiem, że kiedy teraz zacznę odpoczynek, to praktycznie nigdy nie skończę tego Crasha 4, więc wolę zrobić teraz tak, że kiedy my teraz rozmawiamy, to prawdopodobnie ja już mam nagrany ogromny zapas Crasha 4, że mogę sobie dalej odpoczywać, a wy będziecie po prostu zostawali z tego odcinki. I tyle. Tyle, co chciałem powiedzieć. Nic szczególnego. Trochę się rozgadałem, ale jak widzicie, nie dzieje się tutaj nic ciekawego, ponieważ w tym otóż poziomie mamy praktycznie tą samą sekwencję, którą już widzieliśmy chyba któryś raz z rzędu, czyli po raz drugi pogoń za Cortexem, tym razem na Polarku i z większą ilością nitr, bo jak wiadomo robimy teraz poziom z perspektywy Tauny i potem perspektywy Crasha, a jako że ta druga perspektywa Crasha troszkę się różni od tej pierwszej, no to mamy tutaj więcej skrzynek nitro i ogólnie troszeczkę więcej skrzynek zwykłych. Przez co robienie tego poziomu na ultra 100% zdobywając wszystko troszeczkę graniczy z cudem, ponieważ trzeba wykonywać takie skoki, aby po prostu przy okazji złapać lokalizację ukrytego klejnocika. Jak widzicie, ja obecnie ani w poprzednim, ani w tym poziomie nie wiedziałem, jaka jest lokalizacja ukrytego klejnota. Co za tym idzie, zapomniałem, no i nie zabrałem. Aczkolwiek teraz po nagraniu wiem, gdzie one są, więc w następnej sesyjce, tuż po zaliczeniu tego następnego wymiaru, czyli wymiaru przed Crashem Bandicootem, to jakby kiedy zaczniemy sobie wymiar kosmiczny, czyli planeta Bermugulia, to przed planetą Bermugulia zobaczycie jakby... zobaczycie, gdzie były te dwa ukryte klejnoty tutaj. Ewentualnie trzy, bo jeszcze były tam inne poziomy, gdzie zapomniałem ukrytych klejnotów. Dobra, to by było na tyle z mojej strony. Ja się tutaj będę odmeldowywał. Jak widzicie, udało nam się zdobyć to, co chcieliśmy. Mamy poziomy zaliczone, więc teraz mogę śmiało zakończyć sekcję post komentary i zaprosić was na sekcję live komentary, która w zasadzie będzie za chwilę. I tu przy okazji będę wam pokazywał, jakie skiny udało mi się odblokować, więc Pomidor z postprodukcji się odbędlowywuje, a was teraz zaprasza Pomidor, który jest w sekwencji live komentarzy. Trzymajcie się i cześć!